szukacie przyjaciół Putina jak zwykle w prawicy. Ja jednak proponuję, żeby najpierw spojrzeć w lustro. Otóż jak Putin w swoim ostatnim wystąpieniu uzasadniał możliwość użycia broni jądrowej? Wiecie jak? Otóż powiedział, że Stany Zjednoczone zaatakowały Nord Stream. A skąd to wiedział? Otóż wiedział od waszego posła, Radosława Sikorskiego. Co zrobiliście w tej sprawie? Co więcej, najśmieszniejsze jest to, jak lewica szuka wszędzie współpracowników Putina, a sama w swoim składzie ma Gerharda Schrödera i trzech polskich komunistycznych kacyków, którzy na zlecenie Moskwy organizowali w naszym kraju aparat represji wobec obywateli. Co więcej, chcę powiedzieć tak, wy sami powinniście zrobić rachunek sumienia, dlatego że całkiem niedawno większość parlamentu przegłosowała w sporze Polska przeciwko Łukaszenko i Putin, przegłosowała rezolucję, że staliście wprost po stronie Łukaszenki i Putina, kiedy atakowano polskie granice. Co więcej, mówicie, że do kryzysu wojny, inflacji doprowadziła pycha i brak słuchania Polski i państw bałtyckich. No piękne, tylko jaką receptę w tej chwili proponujecie? Otóż proponujecie więcej tego, co było. To znaczy likwidację weta, więcej kompetencji dla Niemiec i eurokratów. To się musi skończyć źle. Co więcej, chcę wam powiedzieć, że komu teraz sprzyjają? Zastanówcie się, komu teraz sprzyja to, że na Polskę nałożyliście więcej sankcji niż na Rosję? Bo odliczając te pieniądze, które się Polsce należą, tak właśnie jest. Komu to sprzyja? Co więcej, chcecie uchodzić za imperium moralne. To ja mam dla was propozycję. To niech najpierw Niemcy rozliczą się za swoje zbrodnie i zapłacą reparacje Polsce. Bo Putin was bardzo dokładnie obserwuje. I myśli sobie tak, mogę zrównać Ukrainę z ziemią i tak nigdy za to nie zapłacę. A dlaczego? A dlatego, że jak ktoś o to zapyta, to ja powiem, że postępuję dokładnie tak samo jak Niemcy. Że przeszłość nie ma już znaczenia. Rozmawiajmy o przyszłości. To się dzisiaj tylko liczy. I co? I kto jest rosyjską onucą?